na półmilionowego turystę, który nas odwiedzi od początku naszej działalności. Mieliśmy już kilka takich uroczystości. Tym razem jest to zobaczymy, jaka to będzie osoba. Ten turysta zaraz jedzie pod ziemię, będzie zwiedzał obydwa poziomy, poziom 170 i poziom 320. Czekają na niego bardzo fajne pamiątki. Mamy między innymi dla niego kask górniczy, kask sztygarski, który myślę, że będzie fajną pamiątką z pobytu w kopalni. Po raz pierwszy trafił nam się półmilionowy turysta, który odwiedził kopalnię węgla kamiennego Wido. I tym półmilionowym turystą jest numer 4 na naszej liście wycieczkowej. Pani Katarzyna Hadryś. Która to, Kasia? Gratulujemy. Gratulujemy. Słuchaj, muszę ci powiedzieć, że tutaj chcieliśmy wam ci wręczyć przede wszystkim kask z napisem 500 tysięcy turysta. I podejrzewam, że kiedykolwiek przyjedziesz z tym kaskiem na kopalnię Guido, z pewnością zjedziesz za darmo, bo posiłkując się takim kaskiem nie ma o czym mówić. Także może spróbujemy zrobić zamianę. Proszę bardzo. Było naprawdę cudownie, tak jak się spodziewałam. Wszystko było wspaniale. Byłam zaskoczona tym, jak oni tam pracowali, jak działają te maszyny, w jakim hałasie musieli to wszystko przetrwać. Podobały mi się te maszyny, które wykonywały te wszystkie prace, które były tam w kopalni. Po wyjeździe na górze byłam bardzo zaskoczona tym, że byłam 500 tysięcznym turystą. Naprawdę myślałam, że będzie to ktoś inny, a nie ja. I jestem naprawdę zaskoczona.